Gotowy. Nie, deseczki podłożyłem elegancko. No cóż, pożegnanie. No. Pożegnanie. Pożegnanie. Maciek, pokażę się u mnie. Jasne. To jest Maciek, nowy właściciel tego samochodu. Bardzo miło, witam. Tak wyglądamy razem. Coś się kończy, coś się zaczyna. Proszę bardzo. Będzie dobrze. Będzie dobrze, idę mu te obroty z nich. No jest. Mamy? Mamy. Idziecie jakoś? Tak, przejdziemy, przejdziemy. Nie wiem, gdzie jest. Tam się założyć. Tym jak w brudnych butach na tą drogę. A może jest ponownie tak naprawdę? Czekam tylko właśnie do domu, gdybym się umawiał na rejestrację. Chodzi z tego stanu sami. Dobra, ja sobie jeszcze to zajmę. Cała torba. Paweł, te kluczyki wziąłeś jeszcze? Nie na jedno. To nie wygląda, to co jest. Nie wiem, czy zbierasz takie rzeczy, ale ja tym samochodem, jak byliśmy teraz na tym zlocie, ja nie pojechałem na koła. Tu chyba nie mam zmianki, ale pisałem do burmistrza Zakopanego o zgodę na wjazd na krzyżówki. Aha, to łączy się to z tym samochodem, mi to nie jest potrzebne. Jeżeli ten może zostać, to tam jakaś historia. Ja bym zawsze na twoim miejscu sobie to zostawił, zawsze tam coś więcej do niego. Czekaj. Z tym przyjechał, to ja ci to zostawiam, bo to w sumie powinno iść z nim. To są te blachy. Co to powiem ci nawet? A, tu jest jakaś kompensa. To też zostawiam, no bo to dotyczy tego samochodu. Te części wszystkie, co ci pokazywałem, to one tutaj wszystkie są. CB radio jest działające. Wyciągasz tam ten przy tej części. No i działa właśnie. Jedziecie nim od razu? Tak. To przedajcie, my was jeszcze nagramy. Tak. Ale jedziecie daleko czy nie? Nie, tutaj co? Tu kawałek tutaj, nie wiem, gdzie macie wpuścić. Nie, no to wsiadaj tu prawa, nie obijamy. No. Ja mam to prowadzić. Wsiadajcie, ale jaja. No chodźcie, chodźcie. No pewnie, jest miejsce, spokojnie. Ej, Maćku, jeszcze ci przypominam, on jest na 6 osób zarejestrowany. Tak, tak. No prawie.
Wiecie co? Jak zapniecie mu drive, to on będzie bzyczał bardzo mocno, żeby zapiąć pasy i on to będzie świecił, więc te pasy muszą być zapięte i wtedy dopiero prze... i u pasażera jest to samo. Bo inaczej wam nie... Nie, 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 te takie biodrówki same. Bo inaczej nie przestanie bzyczeć. Tylko z przodu. Tylko z przodu, tylko z przodu i tylko biodrówki wystarczy. Kurde, piękny jest ten samochód, nie? No. Tu jakieś nawiewy można włączyć, żeby chyba... Powiem ci, nie wiem, czy kiedykolwiek włączałem tu jakieś nawiewy, nie pamiętam. Zimne, ciepłe, o, w Czechy. No, to pewnie tam jest ten panel, no. No to ognia. Kurde, ale jest cudowny. Jezu. No i tak tu przed chwilą z Karolem rozmawialiśmy, że razem tą lawetą w sumie był przywożony i tą lawetą jest odwożony normalnie. Łezka się wokół kręci. Trzeba tą dziurę czymś załatać szybko. Bo już mi smutno. Zresztą sami widzieliście, no. Auto jest przekozackie, z super historią. Z udokumentowaną historią i w oryginale. Czyli tak jak powinno być. A teraz jeszcze Olds. Olds dzisiaj też wyląduje u swojego nowego właściciela. Ale cudo. O panie. No i co, jednak nie? Nie bierzesz? No ty. Jest bajka, jest taki dobry, że... Fajnie się na niego patrzy, bo ja to zawsze siedziałem za kierownicą, a teraz jak się na niego patrzy z zewnątrz, jak on się toczy po ulicy... Miodzio.